Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z jasnym poczuciem celu, niewzruszonym przez niepowodzenia i skoncentrowanym na tym, co naprawdę się liczy. Brzmi to niemal nadludzko, prawda? A jednak była to codzienna rzeczywistość Marka Aureliusza, rzymskiego cesarza i stoickiego filozofa. Jego osobiste notatki, które przetrwały wieki, oferują aktualne rady, jak wykorzystać siłę samodyscypliny w hałasie współczesnego życia. Dziś pokażę Ci sedno stoicyzmu, eksplorując jego zasady jako praktyczne narzędzia do prowadzenia bardziej zdyscyplinowanego i spełnionego życia. Stoicyzm uczy, jak przekształcić przeciwności losu w korzyść, emocjonalny zamęt w spokój, a nieprzewidywalność życia w źródło siły. Zrozumienie stoickiego stylu życia oferuje głębokie wglądy w świecie pełnym rozproszeń i natychmiastowych gratyfikacji, ugruntowując nas w cnotach mądrości, odwagi, sprawiedliwości i umiarkowania. Jeśli jesteś gotowy, aby odmienić sposób, w jaki postrzegasz i radzisz sobie z wyzwaniami życia, dołącz do mnie, gdy będę zgłębiać potężne nauki Marka Aureliusza. Dowiesz się, jak można je zastosować do kształtowania silnego, zdyscyplinowanego życia. Jeśli doceniasz to, co tutaj robię, proszę o pozostawienie komentarza i łapki w górę, aby rozwijać naszą stoicką społeczność. Zaczynajmy więc. Numer 1. Odkryj swój cel. U podstaw filozofii Marka Aureliusza leży przekonanie, że samodyscyplina zaczyna się od odnalezienia swojego celu. Ale co to naprawdę znaczy odnaleźć swój cel? Chodzi o odkrycie tego, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie, co cię napędza, oraz o dopasowanie swoich codziennych działań do tego głębokiego powołania. Aureliusz często pisał o życiu w zgodzie z naturą, co w stoickich kategoriach oznacza zrozumienie swojej roli w większym schemacie rzeczy i działanie w zgodzie ze swoimi cnotami. Cel nie był tylko wzniosłym ideałem, ale praktycznym kompasem, który kierował każdą decyzją, od codziennych do monumentalnych. Zrozumienie swojego celu jest tym, co wyciąga cię z łóżka rano, gotowego stawić czoła wyzwaniom dnia. To właśnie trzyma cię na kursie, kiedy pokusy próbują cię odciągnąć i nie chodzi o wielkie osiągnięcia czy zewnętrzne pochwały, ale o wypełnianie obowiązków, które życie ci wyznaczyło, wykonując każde zadanie z zaangażowaniem i integralnością. W nowoczesnym kontekście odnalezienie swojego celu może wydawać się przytłaczające. Żyjemy w świecie nasyconym wyborami i rozproszeniami, które mogą nas odciągać od naszych prawdziwych ścieżek. Tu właśnie mądrość stoicka jest nie tylko pomocna, ale niezbędna. Stoicyzm uczy nas, aby odrzucić warstwy powierzchownych pragnień i przelotnych emocji, aby odkryć to, co naprawdę jest istotne dla naszego dobrostanu i rozwoju. Zachęca nas do zadawania sobie pytania, co naprawdę jest warte mojego czasu i energii, jak moje dzisiejsze działania mogą przyczynić się do większego dobra i mojego osobistego rozwoju. Rozważając, jak zastosować tę zasadę w swoim życiu, zastanów się, do czego jesteś naturalnie przyciągany, gdzie znajdujesz głębokie zadowolenie lub jakie wyzwania motywują cię do ich rozwiązania. To są wskazówki do twojego celu. A po ich zidentyfikowaniu stoicka praktyka codziennej refleksji staje się nieoceniona. Poprzez ciągłe zharmonizowanie swoich działań z celem, odmawiając temu, co ci nie służy, a angażując się w to, co służy, kultywujesz samodyscyplinę niezbędną do życia pełnego sensu i wpływu. Skorzystaj z tej mądrości i stosuj ją codziennie. Zadaj sobie każdego ranka pytanie, co mam dzisiaj zrobić, a każdego wieczora, czy żyłem zgodnie ze swoim celem? Z czasem ta praktyka nie tylko zbuduje samodyscyplinę, ale także przekształci twoje życie w bardziej celową i satysfakcjonującą podróż. Numer 2. Ignoruj krytyków. Stoickie podejście do krytyki polega na rozwijaniu wewnętrznej odporności, która pozwala ci pozostać niezłomnym w swoich przekonaniach i skoncentrowanym na celach, mimo wątpliwości i sceptycyzmu ze strony innych. Dla stoików akceptacja lub dezaprobata innych leży poza naszą kontrolą, dlatego nie powinniśmy polegać na nich jako źródle osobistej walidacji czy przewodnictwa.
Aureliusz wielokrotnie pisał o koncentrowaniu się wyłącznie na działaniach i opiniach będących w naszej kontroli, podkreślając, że prawdziwy spokój pochodzi z wnętrza i nie może być zachwiany przez zewnętrzne osądy. Ta stoicka obojętność nie oznacza ignorowania innych ludzi, ale utrzymywanie przekonania, że to my kontrolujemy nasze reakcje i działania. Uczy nas filtrować hałas, który nie służy naszym wyższym celom lub nie jest zgodny z naszymi wartościami. W praktycznych kategoriach ignorowanie krytyków jest kluczowe we współczesnym świecie, gdzie opinie są wszędzie, a krytyka często jest zaledwie kliknięciem. Chodzi o rozróżnienie między konstruktywną krytyką, która może być cenna dla naszego rozwoju, a bezpodstawną krytyką, która nie powinna odciągać nas od naszej drogi. Stoicyzm uczy nas oceniać źródło i intencje krytyki, którą otrzymujemy. Czy jest ona merytoryczna, czy jest życzliwa, czy jest zgodna z naszymi podstawowymi wartościami? Praktykowanie tej zasady oznacza budowanie osobistej filozofii wystarczająco silnej, by wytrzymać zewnętrzne naciski. Chodzi o pewność w swoich decyzjach i działaniach, nie z arogancji, ale z głębokiego zrozumienia własnych wartości i celów. To właśnie praktykował Aureliusz codziennie. Nie tylko jako władca, ale jako człowiek dążący do cnoty w skomplikowanym świecie. Umiejętność ignorowania krytyków również wzmacnia naszą odporność emocjonalną, czyniąc nas mniej podatnymi na negatywne opinie i bardziej skoncentrowanymi na naszej długoterminowej wizji. W kulturze, która często podkreśla pętlę społecznej walidacji, umiejętność wyjścia poza ten cykl i pozostania wiernym sobie jest zarówno rzadka, jak i potężna. Przyjmując stoicką praktykę ignorowania krytyków, nie tylko chronisz swoją przestrzeń mentalną, ale także aktywnie wybierasz, gdzie inwestujesz swoją energię emocjonalną. Chodzi o to, by nie pozwalać zewnętrznemu hałasowi odciągać nas od wewnętrznego dialogu, który naprawdę kształtuje nasze życie. Numer 3. Praktykuj dobrowolny dyskomfort. Ta stoicka praktyka, mocno zalecana przez Marka Aureliusza, nie polega na celowym utrudnianiu sobie życia, ale na przygotowywaniu się na nieprzewidywalności losu, wzmacnianiu swojej odporności i pogłębianiu wdzięczności za to, co się posiada. Aureliusz, podobnie jak wielu stoików, wierzył, że doświadczanie dyskomfortu dobrowolnie pomaga wzmocnić umysł na wypadek, gdyby życie zmusiło nas do niewygód. Może to oznaczać rezygnację z pewnych luksusów, podjęcie fizycznych wyzwań lub po prostu praktykowanie umiaru w codziennych decyzjach. Logika jest prosta. Jeśli jesteś przyzwyczajony do trudności, nagłe przeciwności nie wytrącą cię z równowagi. Trenujesz swoje mięśnie odporności, aby móc stawić czoła wyzwaniom życia z spokojem i opanowaniem. Dlaczego warto przyjąć dyskomfort w świecie, który dąży do zapewnienia nam komfortu? Odpowiedź leży w samej istocie filozofii stoickiej. Rozwój często zachodzi na granicach strefy komfortu. Dobrowolnie stawiając się w mniej komfortowych sytuacjach, nie tylko testujemy nasze granice psychiczne i emocjonalne, ale także je rozszerzamy. Ta praktyka nie polega na karaniu siebie, ale na zmianie perspektywy, widząc komfort jako luksus, który możemy sobie odpuścić, jeśli tak zdecydujemy. Praktykowanie dobrowolnego dyskomfortu również kultywuje wdzięczność. Łatwo jest brać codzienne wygody za pewnik, ale kiedy okazjonalnie żyjesz bez nich, zaczynasz doceniać je bardziej głęboko. Może to być coś tak prostego jak pominięcie posiłku, co może zwiększyć twoją wdzięczność za jedzenie, które masz. Lub wybranie chodzenia zamiast jazdy, co może pogłębić twoją wdzięczność za mobilność i zdrowie. Ponadto dobrowolny dyskomfort łączy nas z rzeczywistością, w której wielu ludzi żyje nie z wyboru, ale z konieczności. Ta łączność może sprzyjać empatii, pokorze i głębszemu zrozumieniu ludzkiego stanu, bardziej zakotwiczając nas w rzeczywistości świata, który dzielimy z innymi. Jak zintegrować tę praktykę w swoim życiu? Zacznij od małych kroków. Wstań godzinę wcześniej niż zwykle, ogranicz używanie technologii na jeden dzień lub wybierz schody zamiast windy.
Klucz nie leży w skali trudności, ale w regularności i intencji za nią. Każdy akt dobrowolnego dyskomfortu to krok w kierunku większej siły psychicznej i samodyscypliny. Numer 4. Naucz się czekać na nagrodę. W stoickim rozumieniu opanowanie swoich impulsów poprzez odraczanie przyjemności nie polega na zaprzeczaniu przyjemnościom, ale na osiąganiu wyższego poziomu spełnienia, zgodnego z wartościami i długoterminowymi celami. Odraczanie przyjemności w sensie stoickim to strategiczne odkładanie natychmiastowych pragnień, aby osiągnąć bardziej znaczące i trwałe korzyści. Współczesna kultura natychmiastowej gratyfikacji, gdzie wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, czyni umiejętność czekania na coś lepszego niezwykle cenną. Stoicy, jak Marek Aureliusz, wierzyli, że uleganie przelotnym przyjemnościom może prowadzić do utraty wolności, gdyż stajemy się niewolnikami naszych kaprysów i impulsów. Zamiast tego, poprzez ćwiczenie samokontroli i wybieranie działań opartych na rozumie i przewidywaniu, możemy prowadzić życie nie tylko pełne chwilowych przyjemności, ale trwającego spokoju i zadowolenia. Wprowadzenie odraczania przyjemności w codziennym życiu może zaczynać się od prostych nawyków. Może to oznaczać oszczędzanie pieniędzy zamiast impulsywnego wydawania, wybieranie zdrowego posiłku zamiast fast foodu, czy poświęcanie czasu na naukę lub ćwiczenie umiejętności zamiast natychmiastowych rozrywek. Każda z tych decyzji wzmacnia stoicką praktykę priorytetyzacji długoterminowych korzyści nad krótkoterminową wygodą. Korzyści z tej praktyki są ogromne. Badania w psychologii wspierają stoickie spojrzenie, łącząc odraczanie przyjemności z lepszymi wynikami w karierze, edukacji, zdrowiu i relacjach osobistych. Ludzie, którzy potrafią odraczać natychmiastowe przyjemności, często lepiej radzą sobie ze stresem, osiągają swoje cele i prowadzą zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Odraczanie przyjemności to także sposób na rozwijanie samodyscypliny. Z każdą małą decyzją, która odkłada natychmiastową przyjemność, budujemy naszą zdolność do kontrolowania impulsów i podejmowania wyborów, które lepiej służą naszym długoterminowym celom. To nie tylko wzmacnia naszą wolę, ale także pozwala nam żyć zgodnie z naszymi najgłębszymi wartościami i zasadami, zamiast ulegać chwilowym zachciankom. Numer 5. Codziennie analizuj swoje działania. Stoicyzm mocno podkreśla znaczenie codziennej refleksji nad własnymi działaniami. Ta praktyka polega na głębokim i refleksyjnym badaniu swoich myśli, działań i reakcji w ciągu dnia. Chodzi o to, by zastanowić się, czy nasze zachowanie było zgodne z wartościami i cnotami stoickimi, takimi jak mądrość, sprawiedliwość, odwaga i umiarkowanie. Proces ten jest kluczowy, ponieważ działa jak lustro, które pomaga nam stać się bardziej świadomymi naszych działań i decyzji. Dla stoików celem tej codziennej analizy nie jest obwinianie się za błędy, ale obserwowanie i dostosowywanie się. Chodzi o uczenie się z codziennych doświadczeń i wykorzystywanie tej wiedzy do ciągłego doskonalenia siebie. Marek Aureliusz stosował tę technikę, aby upewnić się, że nie tylko wypełnia swoje obowiązki jako cesarz, ale także rozwija się jako filozof i człowiek. Codzienna refleksja pomagała mu utrzymywać zgodność między jego działaniami a filozoficznymi ideałami. Wprowadzenie tej praktyki w codziennym życiu może być niezwykle korzystne. Zachęca nas do kończenia każdego dnia momentem cichej refleksji. Można zadać sobie kilka kluczowych pytań. Jak odpowiedziałem na dzisiejsze wyzwania? Czy działałem zgodnie z moimi zasadami? Co mogłem zrobić lepiej? Czy były momenty, w których straciłem kontrolę nad sobą i dlaczego? Odpowiedzi na te pytania pomagają rozwijać większą samoświadomość i kierować się w życiu bardziej świadomie i celowo. Ta praktyka może również wprowadzać poczucie spokoju i zakończenia na koniec każdego dnia, pozwalając nam zmierzyć się bezpośrednio z wszelkimi nierozwiązanymi myślami lub stresami, zamiast przenosić je na kolejny dzień. W naszym szybkim świecie łatwo jest stracić z oczu nasze głębsze cele w natłoku codziennych obowiązków i presji. Poprzez szczerą analizę swojego dnia, w
Wchodzisz w formę samoodpowiedzialności, która jest delikatna, ale rygorystyczna. Chodzi o rozpoznawanie swoich mocnych stron i wskazywanie obszarów do poprawy bez osądzania. Ta stoicka praktyka buduje odporność i mądrość, ucząc nas, aby być zarówno uczniem, jak i nauczycielem w podróży życia, ciągle ucząc się z własnych doświadczeń i dążąc do ucieleśnienia cnót, które definiują stoicyzm. Numer 6. Polegaj na sobie. Marek Aureliusz w swoich rozważaniach często podkreślał znaczenie polegania na sobie. Poleganie na sobie nie oznacza jedynie samowystarczalności, ale jest integralną częścią stoickiej filozofii, która kładzie nacisk na osobistą odpowiedzialność i niezależność. Chodzi o to, aby zdać sobie sprawę, że ostateczna odpowiedzialność za nasze działania, reakcje i rozwój osobisty spoczywa na nas samych. W stoicyzmie kluczowe jest skupienie się na tym, co jest w naszej kontroli. Marek Aureliusz często pisał o sile, jaką mamy w konfrontacji z wyzwaniami życia. Polegając na sobie, sięgamy do naszych wewnętrznych zasobów i siły. Ta zasada uczy nas ufać w nasze zdolności do nawigowania przez niepewności i trudności życiowe. Chodzi o budowanie pewności siebie nie poprzez arogancję, ale poprzez kompetencje i głębokie zrozumienie własnych możliwości i cnót. Ta samowystarczalność jest wyzwalająca, ale także wymagająca. W dzisiejszym połączonym świecie, gdzie opinie i porady są na wyciągnięcie ręki, nauczenie się słuchania własnego wewnętrznego głosu może być wyzwaniem. Jednak stoicyzm uczy nas filtrować hałas i ufać naszym racjonalnym osądom. Marek Aureliusz wierzył, że to wewnętrzne przewodnictwo jest najbardziej wiarygodnym doradcą, ponieważ jest zakorzenione w rozumie i cnocie. Polegając na sobie, rozwijamy także autonomię w naszych procesach decyzyjnych, co pozwala nam podejmować wybory zgodne z naszymi wartościami i zasadami, zamiast ulegać zewnętrznym naciskom czy chwilowym emocjom. Ta autonomia jest kluczowa dla utrzymania osobistej integralności i prowadzenia życia, które jest prawdziwe dla nas samych. Jak zacząć polegać na sobie? Zacznij od małych kroków. Podejmuj zobowiązania i dotrzymuj ich. Ustalaj osobiste cele i dąż do ich realizacji niezależnie od innych oraz poświęcaj czas na refleksję nad swoimi decyzjami i ich zgodnością z twoimi podstawowymi wartościami. Z czasem te praktyki wzmocnią twoją samodyscyplinę, czyniąc cię bardziej odpornym i ugruntowanym w obliczu życiowych wyzwań. Numer 7. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Stoicyzm naucza, że fundamentalne znaczenie ma rozróżnienie między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co nie jest. Ta pozornie prosta koncepcja może głęboko zmienić nasze podejście do wyzwań życiowych, redukując niepokój i wzmacniając wewnętrzny spokój i odporność. Czym dokładnie jest to, co możemy kontrolować według stoików? Przede wszystkim są to nasze własne działania, reakcje i osądy. Nasze myśli, wola i odpowiedzi to są obszary, w których mamy pełną władzę. Wszystko inne, czy to pogoda, działania innych ludzi, czy globalne wydarzenia, leży poza naszą bezpośrednią kontrolą. Marek Aureliusz wielokrotnie podkreślał tę zasadę w swoich rozmyślaniach, zauważając, że martwienie się o rzeczy, których nie możemy kontrolować, jest nie tylko bezcelowe, ale wręcz szkodliwe dla naszego dobrostanu. Podczas gdy możemy wpływać na wydarzenia zewnętrzne, nie możemy ich całkowicie kontrolować. Stoik uczy się akceptować ten fakt niebiernie, ale jako wyzwalającą prawdę. Skupianie się na naszych własnych działaniach i odpuszczanie przywiązania do wyników umożliwia nam zachowanie spokoju i skuteczności bez względu na okoliczności. To nie oznacza, że stajemy się obojętni czy odłączeni od świata, ale angażujemy się w niego bardziej konstruktywnie, kierując nasze wysiłki tam, gdzie mogą one naprawdę coś zmienić. W praktyce oznacza to, że przed reakcją na jakąkolwiek sytuację warto zadać sobie pytanie: czy to jest w mojej kontroli? Jeśli nie, stoicka praktyka polega na puszczeniu tego i przejściu dalej. To oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wymaga praktyki, uważności i okazjonalnych przypomnień o tym, co naprawdę leży w naszej sferze wpływu.
Ta praktyka ma również praktyczne implikacje dla ustalania celów i oczekiwań. Dążąc do osiągnięcia celów, powiązanie naszego szczęścia lub poczucia własnej wartości z realizacją wyników określonych przez niezliczone zewnętrzne czynniki to recepta na frustrację. Zamiast tego stoicyzm uczy nas czerpać zadowolenie z samego dążenia, z naszego zaangażowania w nasze wartości i wysiłku, który wkładamy. Marek Aureliusz i inni stoiccy filozofowie nie obiecywali życia bez wyzwań. Zamiast tego oferowali strategię utrzymania wewnętrznego spokoju i godności bez względu na życiowe wzloty i upadki. Praktykując tę zasadę, nie tylko poprawiamy swoje życie, ale także wpływamy na innych poprzez nasz przykład spokoju i odporności w obliczu niepewności. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej podróży w głąb stoicyzmu i ponadczasowej mądrości Aureliusza. Pamiętaj, każdy dzień to nowy krok w kierunku opanowania siebie i przyjęcia cnót, które definiują dobrze przeżyte życie. Twoja obecność wzbogaca naszą stoicką społeczność, za co jestem wdzięczny. Do następnego razu. Żyj świadomie i mądrze.